Dlaczego mężczyzna biały, heteroseksualny, który mieszka w tej części świata, która nazywa się Europa, ma decydować o tym, co jest dobre, mądre i właściwe? Od prawie 9 lat chodzę do sądu na sprawy, które wszystkie przegrywam. Nie macie nade mną władzy. Chciałabym, żeby ktoś się zastanowił w tym wypadku chyba Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak ci ludzie mają wychodzić z naszej szkoły. Nie podoba mi się, że ministerstwo tworzy takie programy, w których 50 razy pada słowo szacunek, a słowo opór tylko 2 razy i to przy okazji pojęć fizycznych. Nie chcę, żeby moje córki, które skończą szkołę, były posłusznymi obywatelkami i słuchały tego, co im mówią, a nie mogły wyrazić swojego zdania. Niestety okazuje się, że nikogo to nie obchodzi, oprócz nas rodziców i nauczycieli, i tylko my protestujemy, wychodzimy na ulicę. Natomiast wszystko rozgrywa się na poziomie tego, czy będziemy mieć 3 lata gimnazjum, czy nie będzie tego gimnazjum, a nikt nie dotyka istoty tego, co jest najważniejsze, czyli tego, jacy obywatele, jakie obywatelki wyjdą z tej naszej szkoły. Utrata dachu nad głową w warunkach polskich, gdzie wszyscy powinniśmy mieć pewne umówki, to jest również utrata tegoż rynku, czyli człowiek do niczego nie przynależy, nie ma jak zagłosować nawet w wyborach, ponieważ nie ma go na żadnej liście wyborczej. Chciałabym się też zwrócić do władz publicznych, żeby zechciały bardziej współpracować z organizacjami społecznymi, żeby pamiętały o tym, że jest coś takiego jak konsultacja społeczna. Musimy walczyć o nasze prawa, o to, żeby była przestrzegana konwencja antyprzemocowa, o to, żeby władze, żeby policja zajmowały się przypadkami przemocy w rodzinie. Nie może być przyzwolenia społecznego na to, żeby kobiety były traktowane źle, bite przez najbliższe osoby. Nie można milczeć w tej sprawie. O naszych ciałach decydują politycy i księża. To jest gwałt. Fizyczny i symboliczny gwałt. Dlatego zamierzam bronić prawa do samostanowienia. Do tego, byśmy mogły w pełni decydować o swoim życiu, a więc także o swoim ciele i o ciąży, która rozwija się w tym ciele. Nie ma mojej zgody na przemoc. Nikt nie ma nade mną władzy. Nasze ciała przestały należeć do nas. Nie godzę się na to. Nic o nas bez nas. Prawo aborcyjne jest zaostrzone, a być może zaraz projekt, pod którym podpisy zbiera polski kościół, czyli projekt całkowicie zakazujący aborcji, może wejść w życie. Wtedy, jeśli tylko będę potrzebowała pomocy, coś się stanie ze mną albo z płodem, to może być koniec. Boję się takiej sytuacji. W takiej sytuacji, w jakiej ja się znalazłam, to jest tysiące osób, a jeszcze może w gorszych sytuacjach, bo ja trafiłam na takiego właściciela, który nie odcina wody, prądu, gazu, tylko podnosi nam czynsz. Najzamiast było 8 zł, 10 zł, 12, 20, 35 zł. Jak ja mam 1370 zł, a czyżbym musiała płacić ponad 2000, no więc z czego? Ale nikogo to nie obchodzi. Do gminy pisałam o dodatek mieszkaniowy.
Największym dla mnie przeżyciem było pisanie o działalności i morderstwie Jolanty Brzeskiej, która została porwana i zamordowana w lesie karpackim. Dziewczyny, oszczędzajcie się. Walczcie o swoje. Nie pozwólcie się wypchnąć poza mury akademii. Pracujecie więcej, uczycie się dłużej, macie osiągnięcia. Nie pozwólcie sobie tego odebrać. Jesteście solą akademii, wbrew temu, co ktokolwiek mógłby wam powiedzieć. I wbrew tej hipokryzji, która panuje i każdy twierdzi, że sytuacja jest okej, chociaż tak naprawdę jest straszna. Walczcie o to, żeby móc zajmować się nauką, niezależnie od tego, czy chcecie mieć życie rodzinne i opiekować się dziećmi, czy nie chcecie tego robić. Walczcie o to, żeby nikt wam nie przerywał. W tym przypadku zająłem się obrazami. Wprowadziłem w przestrzeń galerii to, co w tej przestrzeni często jest pokazywane, to znaczy cztery w tym przypadku obrazy, ale obrazy pożyczone z różnych kolekcji państwowych i prywatnych. Cztery obrazy znanych postaci historycznych, reformatorów, autorów Konstytucji 3 maja, naukowców okresu oświecenia. Współczesność przywołuje te postacie, dlatego że oświecenie, tak jak i nowoczesność, jest przedsięwzięciem niedokończonym, tak jak powiedział Habermas, filozof. To jest coś, co cały czas trzeba prowadzić dalej. To nie jest sprawa zamknięta czy zakończona. I co jakiś czas te hasła oświeceniowe zaczynają być nam bardzo bliskie i nakładają się na współczesność. A tak czy inaczej, to powołanie tego oświecenia jako argumentu, że wobec tego, co się stało wtedy wspaniałego, że my na przykład wycofamy się do tyłu w XXI wieku, no to też dodaje pewnej siły, wsparcia historycznego w mówieniu o tym, co się powinno wydarzyć w przyszłości i co nie powinno, na co nie powinno być miejsca dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że jestem kobietą. Mam 38 lat. Żyję w Polsce. Jest rok 2017. Postęp jest już za nami. Żyjemy w czasach kontrrewolucji i regresu. Trudno w to uwierzyć. Ale spróbujcie. Eksmisja kosztowała mnie tak, utratę zdrowia, mienia, degradacji po prostu osoby ludzkiej, wszystkich zasad, demokracji, sprawiedliwości, opieki. Wszystko to legło w gruzach, po prostu ja byłam sponiewierana ze wszystkim, co miałam. Przecież to, że ja tam mieszkałam, to ja już prawie z tego nic nie mam i co w sądach? Przegrywałam. Nauka jest w tym kraju dla bogatych. Rozwój intelektualny jest w tym kraju dla bogatych. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jesteśmy bardzo daleko od tych ideałów oświecenia publicznego, jesteśmy bardzo daleko od naprawdę publicznej edukacji, za którą ciągle na jakichś etapach trzeba płacić. Jesteśmy daleko od świata, który można zmieniać właśnie przez to, że damy ludziom dostęp do wykształcenia.
No, sztuka jest potrzebna. Sztuka, która pomaga ludziom otworzyć się, znaleźć słowa na doświadczenia bolesne, na których nie ma normalnych słów. A więc potrzeba działań metaforycznych czy działań estetycznych, które by pozwoliły ludziom przekazać to, co im siedzi na sercu, czy siedzi w brzuchu, czy też od czego ich głowa boli, czy co jest częścią ich koszmarów, ale również nadziei, wizji. To wszystko razem wymaga form, szukania form estetycznych. I w pewnym sensie ci ludzie już to robią. W jakimś sensie są już artystami czy artystkami przekazu, no bo muszą jednak użyć siły ekspresji, aby przekazać również, żeby nagłośnić, czy żeby ludzie nabrali zaufania, czy żeby wysłuchali tego, co mówią, walcząc o prawa, czy o przemiany jakieś społeczne. Ale na pewno tego rodzaju praca, gdzie będą mówić przez portrety na przykład osób, które mają prestiż historyczny, ubrać jak gdyby w szaty Małachowskiego, Staszica, Kołłątaja, Lelewela, no to sam ten fakt takiej parateatralnej metody już również im pomaga, żeby się wypowiedzieć, bo mówią wtedy z pozycji historycznych postaci oświeceniowych, o rzeczach, o których te postacie same zaczęły mówić, prawda? Nie wszystko, ale część. To tu jest dość długi spis organizacji, z których te osoby miały ochotę włączyć się, na przykład Uniwersytet Zaangażowany, Rodzice przeciwko Reformie Edukacji, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej, Kuchnia Konfliktu, Akcja Demokracja. Kuchnia Konfliktu głównie się zajmuje kwestią uchodźców. Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Jeżeli 60-letnia kobieta dowiaduje się nagle, że ma wyrok eksmisyjny bez prawa do lokalu socjalnego, to jest przecież wyrok śmierci. Żeby jeszcze ten wyrok uzasadnić, to trzeba mi wygenerować długi. Ten dług zabiera mi komornik zaraz po tym, jak wylecę na ulicę. Czyli nie dość, że nie mam dachu nad głową, to jeszcze nie mam pieniędzy, bo on mi zabiera emeryturę. Znaczy nie całą, fakt, zabierał mi 1/3 tejże emerytury. Ale to już wystarczyło do tego, żebym ja naprawdę przez półtora roku nie miała z czego żyć. Wszystko się we mnie buntuje. Ostatnio dzieją się rzeczy, w które nie można uwierzyć. Ograniczenie praw kobiet, niszczenie mediów, trybunał, sądy. To coś jak policzek w twarz, w biały dzień, na środku chodnika, od nieznajomego bez żadnej przyczyny. Niedowierzanie, szok, bezsilność i znowu kolejne niedowierzanie. A co jeszcze straszniejsze, po kilku dniach przechodzimy nad tym wszystkim do porządku. Normalnie jeździmy do pracy. Śpimy, jemy. Funkcjonujemy jak dawniej.
a ktoś w tym czasie rozwala fundamenty. To continue my projections on buildings, which I was doing for years before, using slides mostly, no video, video was not accessible, not available, became available suddenly. So the sound, motion, therefore, using the experience of those instruments, I could now re-enter projection on monuments, using the monuments, buildings, as a way to, as vehicles through which those people will speak, being much larger than they are, taking advantage of the prestige, historical prestige of those symbolic urban structures, take the over them or to actually animate them with their voice and gesture, in this way parasiting in a way on their powers, be able to be more present in the city. Hubo ocasiones que en la noche, al acostarnos a dormir, la niña se dormía conmigo y yo sentía que ella había, en ella había miedo, temblaba, a veces lloraba, despertaba llorando y me decía, mamá, ahí está don Mario. Y sentíamos la presencia de él, lo veíamos como si estuviera detrás de nosotros, como si se durmiera con nosotros, sentíamos una especie como si estuviera viéndonos, su mirada. Ahí lo veíamos en todas partes, en el cuarto donde nosotros dormíamos. Mi niña me abrazaba, me decía, mami, ahí está. Sí, bueno, después de lo que me pasó a mí, tuve frecuentemente pesadillas feas, siempre, todos los días las tenía. Soñaba con muertos, pero quemados. Todos eran quemados y había montañas de ellos, así en pedazos, cosas, las manos, los brazos, la cabeza. Y había uno que era el que dirigía ahí y siempre caminaba y me decía, no me decía, pero con señas así que lo siguiera. Y había flechas que indicaban el paso para dónde ir. Siempre esas pesadillas siempre las he tenido. Ya hace 5 años de eso, ahorita no las tengo tan frecuentes, pero sí todavía lo sueño eso. Y bueno, ese muerto me hace que lo siga y como que me quiere decir algo, pero no, hasta ahorita no. No he llegado al final, es un recorrido largo. Y también he soñado con toros que del tamaño de un elefante, pero son muchos toros, muchos, que me rodean y me encajan los cuernos y está ahí como, está lloviendo muy fuerte y yo trato de pedir auxilio, pero nadie me escucha. And there were two pieces of this equipment design. One was in use, another was in preparation, and projected pre-recorded material over a year, and also ad hoc improvised statements by those women. Once they saw
and heard themselves speaking and also recognized that the people are listening to them, other things became appear in their mind, in their memory, so they could add more to this narrative. Of course, the issue is that they were also protected by others who couldn't take part in this project, but they were part of a larger network, support network, was somewhere between those women who were speaking in real time and the public who came from various places, also from San Diego, with the simultaneous translation and all sorts of media involved. Everybody actually was perfectly equipped to speak and to listen. ¡Cállate! Es la última vez que lo haces. No me vuelvas a gritar. No me vuelves a insultar. Jamás me vuelves a insultar. Es lo último que voy a permitirte. Nunca jamás vuelvas a gritarme. Óyelo bien. Nunca jamás. This is a woman who is speaking to her husband. Was screaming at her all the time, abusing her in every possible way. Tried to escape to the border with his American girlfriend. They were caught at the border. They were chained. He was chained. No, she was not. And so it's a kind of revenge projection, at the same time with great sense of humor. And I don't have time to show all those details. But in any case, it's very personal and very political statement. To the person who was standing actually next to me, the husband was standing next to me. He had to listen to this. Everybody had to listen to this. The whole world had to listen to this. The projects that are media projects situated in public space and also at the same time giving an opportunity for others to share with unsolicited acts of speech their experience in hope to be heard and recognized as present and as important actors in a democratic process. So one of those buildings is the monuments that I engaged was Kunstmuseum in Basel. It's a palace of culture. That's incredibly important. Monument institution to which you, most of the illegal, especially immigrants, don't have much access. So the idea was to allow those people to actually be present, not in this building, but on this building, to start conveying their experience and their point of view on society from the high up position. So the position that will require everybody else to look up at those people rather than down. This is a very serious change of perspective that one can feel one's own neck, one's own body looking up as if the person was a teacher, a father, a mother, somebody who knows more, who can actually protect us, rather than like a speechless child, the person outside of our vision. So there is a rich narrative here. It could be inscribed into the grand narrative of the city. But the city monuments, as I will elaborate later, and the city as such, is basically a monument, one big monument. It's a monumental, symbolic space that is actually celebrating the history of the victors, of those who succeeded, at the expense of those vanquished, nameless people for whom there is no form and to recognize their presence. There is no history. There are the people with no history. So the question is how to inscribe those people or turn them into people of history. They are, in fact, our history.
their history of the city of Basel, their history of Switzerland. They actually are making history. They are the future of the city. Wenn die Leute mich fragen oder woher du kommst, das finde ich normal. Ich denke, die Leute wollen einfach mich kennenlernen. Das gefällt mir auch. Mein größter Wunsch wäre einfach später einfach ein Praktikum zu machen und auch mein Berufsmodul abzuschließen. Ich bin hier. Ya de hace 10 años, ilegal, trabajo en diferentes casas, limpiando. Seit 91 in der Schweiz. Und ich habe. Jetzt bin ich eben hier mit meiner Mutter. Jetzt sind meine Kollegen hier. 2 Jahre. Und ich lebe hier. Illegal. Und jetzt meine Ziele. Wirklich meine Traumberuf. Sein Auto. War. Automechaniker. Weil für mich ich ist das mein Leben geworden. Und ich habe gemeint, ja, ich habe das fast erreicht. Auch ein Teil mein Leben geworden und auch ein Teil von mir. Es ist ziemlich schwierig, wenn man weiß, man muss in der Schule. Und ab und zu mal ist man mit der Situation konfrontiert, dass die einfach ein paar Mitschüler, aber machen einfach ein paar Witze drüber. Über Illegale oder Ausländer, die einfach hier in der Schweiz sind. Lo único que a mí me gustaría es estar legal. Ich habe schon Unterstützung, wo ich jetzt beispielsweise arbeite. Und ich habe auch viele Kollegen. Und vor allem ein Kollege von mir, er hat mir viel geholfen. Er hat immer mir angerufen. Ich war bei ihm, Familie. Er hat mir gesagt, ja, du bist wie mein Bruder. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du Probleme hast, wenn du etwas mit mir unterhalten. Ich könnte mich dabei für dich gefallen, wenn die Politiker irgendwie eine Lösung für die Sonnenpapierfrage finden. Weil wir sind das schon lange hier. Ja, wenn die Politiker in diesem Gesetz arbeitet. Ich weiß nicht, was sie denken. Beispiel die Leute, die machen gar nicht in der Schweiz, die machen Dealen und so eine Sache. Die bekommen einfach Ausweis und die können dort gemütlich leben. Aber wenn die Leute, Beispiel wie ich, die wollen wirklich einen Beruf lernen oder eine gute Zukunft haben und die darf er nicht. Doch, es gibt da nicht, die meinen, weil sie ein Schweizer Pass haben, sind mehr Menschen als andere. Die denken, ja, ich habe Schweizer Pass. Die zeigen es einem. Ich bin Schweizer. Und du bist nicht. Nur weil er ein Papier hat, wo drauf steht, du bist Schweizer. Das sagt nicht, dass er ein Schweizer ist. Er muss hier wirklich hier leben, auf sein Land lieben. Thank you.
zdaję sobie sprawę z tego, że daleko od Polski Wietnamczycy masowo i ciągle walczą o swoje. Znów mamy okres strachu, obaw i tendencji bronienia się przed napływem ludzi spoza Europy, ale tym razem w kontekście całej Europy, nie poszczególnych krajów, a więc Europy, która otacza się swojego rodzaju chińskim murem w obawie przed zalewem nowo przybyłych. Wszystko, co tu słyszymy, pochodzi z ust imigrantów, tych, którzy przybyli z innych krajów, spoza Europy do Włoch i tych, którzy przybyli spoza Europy do Polski. Ale najważniejsze tutaj zamierzenie to jest przykuć uwagę odwiedzających wystawę. Na tyle, aby mogli pobyć trochę, aby wysłuchać to, co mówią imigranci różnymi językami, używając czasami słuchawek. Widzowie muszą jakby podsłuchać to, co jest mówione w obcym im języku. I to wymaga czasu. Wciągnięcie widza estetyką jest tutaj bardzo ważne. Ale drugim ważnym elementem jest decyzja przedstawienia obrazów imigrantów jako postaci nieostrych i pół stworzenia iluzji okien, po których drugiej stronie oni pracują i mówią, okien mlecznych, okien zamglonych, mglistych. W ten sposób ta projekcja chroni imigrantów przed rozpoznaniem. Niektórzy wręcz boją się, aby ich twarz była rozpoznana, gdyż są nielegalnie, czy też boją się różnego rodzaju represji ze strony ludzi w krajach, z których przybyli. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, od naszej strony widzów, ta mglistość i brak ostrych zarysów czy szczegółów
jest również sposobem uniemożliwienia naszego zbyt szybkiego zidentyfikowania się z nimi, czy przechwycenia ich naszym postrzeganiem, czy też zaoferowania zbyt szybkiej empatii. Chodzi o to, żeby dystans między nowo przybyłymi a nami został również wizualnie, estetycznie jakoś skonkretyzowany. Alo, aiwa, alo. عرفت هني تو في بولندا راهو يا رجل في وارسو حاول مش انا قعدت في الحبس شهر في 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 بروكسل وبعدين نطوا حطوني في الطياره وزوز معي زي 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 البيبان وجابوني هنا لي وارسو وفي وارسو اول ما نزلت السيف عليا طلبت اللجوء في وارسو لكن يا صاحبي شنات شنو البلاد هذه؟ شنو البلاد هذه يا رجل؟ حاجة unbelievable يعني ما فيش لا مساعدة لا يوروك لا يفهموك شنو داير لا وين تمشي لا وين ما تمشيش خذوا مني ساعة ونص وهم يتكلموا معي وبعدين حطوني قالوا لي اطلع امشي غادي اطلع اطلع الإمارات وين نمشي وين نوين؟ عرفتوا؟ ما عرفتش وين نمشي يعني شنو ندير؟ قعدت ندور في هذاك الصقع في 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 Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że w Polsce mieszka rzesza nielegalnych Wietnamczyków, którzy uciekli ze własnego kraju, a będąc w Polsce znajdują się w sytuacji tak, jakby przenieśli się z jednego więzienia do drugiego. Документ, который у меня есть, опять вот эта виза, вот она, виза дается. Раньше она давалась, короче, на где-то на год я получал, а теперь на один месяц виза идет. Пока эта виза уходит на заявление, идет на Таборова. Они выписывают визу, через почту посылают. Пока эта виза до меня доходит, у меня месяц уже кончается. То есть я получаю его, уже она недействительна. Вот она тоже просроченная, вот этот документ, который я имею сегодня. Вот он. Единственный документ, который у меня есть сегодня, вот этот номер 26121. Я был 4 года назад. Вот он. Вот мой документ. А эти мои водительские права. Вот. After living in Poland, for all these years, after seeking my refugee status, I find that the Polish people, this is the family I've been looking for. I find parents here, this is where I find the fathers I've been looking for, the mothers I've been looking for. This is where I find the brothers and the sisters who really support me emotionally, psychologically. They're always there when I need them. And this is where I feel comfortable because I'm afraid to go back to my own family. I'm taking refuge in Poland because of my own people, my own family members. Right from my mother, they terrorize me. No, nie mam czasu w tej chwili, w pracy jestem. Później, no, na razie. They emotionally tear me apart. Refugees. Those survivors of war atrocities and war displacement now assume a combined role of angels and agents who use the aerial war technology to
to disseminate back to earth the truth of the witness. They take such action in the hope to stop such war atrocities, such human displacement, and to end the perpetuation of civil wars. Refugees armed with the drones are at once disturbing, amusing, and impossible a scenario. The project exaggerates to the point of comical absurdity the impossibility, the imaginary fear of them, Laurel, as the enemies, foreign agents, or invaders. It also hopes to disarm and dispel in the air the very seriousness of such fear. Well, there is something culturally genetic about this project. For there is a genetic link between the refugees, drones, and angels, with the special linkage to the seraphim, the multi-winged messengers flying between heavens and earth and commuting between ethics and politics. With their bodies and faces invisible, only their eyes for us to see, and with their lips replaced by megaphones, they seem masked and protected from a danger of recognition, a hostility, and a potential deportation. Well equipped to speak this way, while well camouflaged, they can safely share a broadcast from the sky the truth of their experience and take a risk of to bravely look straight at our eyes. Allora, cicatrici mentali, io per me ho già delle cicatrici fisiche che si possono vedere, mentalmente magari io intendo di spiegare che visto che ho vissuto in Libia mi ha cambiato tutta la vita, cioè ho delle difficoltà anche di comunicare con le persone adesso, ho la difficoltà di parlare quello che sento nel mio cuore, perché ho vissuto dei momenti in cui ero costretto di dire solo sì, d'accordo e punto. Non prendo l'iniziativa di niente, non decido niente per me. E tanti altri hanno vissuto delle cose più brutte di quello, magari sì, ma credo che tutti abbiamo dei cicatrici, uno magari sul corpo, uno magari sul cervello. To Kuntaya refugee camp in 2001. We stayed in Kuntaya camp. It was hard for me leaving my child. If anyone could imagine leaving their child behind, I don't think anyone would imagine leaving their child behind for even a day or two. I have to leave my child behind me for 10 years. 10 years. 10 years. Before I came here, some people kept telling me that you're not going to be happy in America. People will not accept you. People don't like you because you're not American. Signalers mean you are nobody. If you're about to die, nobody cares. If you want to go to hospital, and you are nobody, you don't have documents, you don't have nothing. You don't belong to any country. So in the world, you are a human being, you exist a person, but you are technically nobody. You have no rights. You have no right to go to school. You have no right to access resources because you have no rights.
Dlaczego nikt do dziś oficjalnie nie przyzna, że Afganistan jest wojną? Każdy o tym mówi, każdy o tym wie, tylko debil o tym nie wie. No jeśli ci ludzie nie są debilami, to powinni przyznać, że są, że to są działania wojenne. Pierwsza myśl moja, 4 magazynki do karabinu, 120 sztuk, 2 magazynki do pistoletu, 18 sztuk, na ile mi to wystarczy? Na 3 minuty? 5? Mnie zadźgają tutaj. To nie jest ścięcie, tylko urżnięcie głowy. I to czasami mi się śni. Że mi podrzynają gardło. Panowie posłowie, panowie ministrowie, nie róbcie z siebie idiotów, ani nie róbcie idiotów z nas. Wiecie doskonale, jak było, wiecie doskonale, jak jest. Więc nie odbierajcie nam prawa do bycia kombatantami, na które to prawo w pełni zasługujemy. Trzeba zacząć mówić na głos. Jedziesz na wojnę w Iraku. Jedziesz na wojnę w Afganistanie. Zastanów się, czy jesteś gotowy na to, by jechać na wojnę. Nie na misję, tylko na wojnę. Ale on nie wie, co to jest tak naprawdę ten strach. Bo strach to nie jest, że ja się boję, ręce mi się zatrzęsą. Strach śmierdzi, ma swój zapach. No. Ale po wszystkim, gdy już wróciłem, ochłonąłem, poszedłem na stołówkę, na kolację czy na śniadanie, to ja nie mogłem łyżką trafić do ust. Ręce mi się tak trzęsły, że nie wiem. To ten nerw taki działał dopiero i ten strach, świadomość, że mogłem zginąć. To zmienia, to niszczy. Po powrocie męża, który był w domu, który spał w łóżku obok mnie, czułam się bardziej samotna i bardziej opuszczona, niżeli w czasie, kiedy on był na misji. O to chodzi. Dalej jesteś macho, jesteś mężczyzną, który mnie chronisz, nie widząc tego, że dzieci nie wiedzą, co się dzieje. Że ja dostaję szału, że jestem obca w tym domu, bo ty wróciłeś. Kim ty jesteś? Nie rozmawiasz ze mną, nie żyjesz ze mną, nie mamy wspólnych problemów. Dalej jesteś moim mężem, dalej jestem twoją żoną. There's a lot of homeless veterans out there, you know, stressing, I mean, traumatized. I mean, they're pissed off at this country. One of my constant dreams are always, I'm looking for something. Be it, I lost my keys, my car, something. Lost a person, that usually is what it's about. That represents a guy named Collins, and we were looking for parts of him. Pojechałem do Denver i nie wiedziałem,
nad czym się powinienem skupić, bo tak zawsze jest. Po to jadę, żeby się dowiedzieć, co się dzieje w mieście, jakie są napięcia i co nie zostało wyartykułowane w przestrzeni publicznej, a w czym praca artystyczna mogłaby się przydać. Naturalnie spytałem się, jaka jest sytuacja z bezdomnymi, dlatego że ten temat był mi bardzo bliski. Okazało się, że przeważająca ilość bezdomnych to są weterani. Gorzej, że miasto przygotowywało się już wtedy na napływ nowych bezdomnych, w większości weteranów. Ze względu na sytuację zaangażowania Ameryki w wojny i było oczywiste, że wcześniej czy później Denver stanie się miejscem ucieczki czy schronienia weteranów, którzy może z innych jakichś miejscowości w Colorado będą szukać w większym mieście ratunku. A do tego jest olbrzymia baza wojskowa w Colorado. I stamtąd bardzo dużo weteranów już się i tak zaczęło przemieszczać. Jest tradycja jeszcze od wojny w Wietnamie. Before you enlist, talk to a veteran. Because I guarantee you, if these kids only are exposed to what the recruiters tell them, they have zero idea what they're really getting into. They absolutely have no idea. Recruiters lie. If his mouth is moving, he's lying. You become part of your environment when you're in the jungle. You gotta act like an animal in order to survive. The military teaches you how to become a trained animal. When you come back, you're in the jungle. It's just a city jungle. Doc Edison invented the force and spent the next 15 years struggling with whole depression and tremendous pain in my body while denying that I'm an armed services veteran. Abraham Lincoln, we could call him a veteran as well. His work he himself invented or took responsibility for, and in the previous war in which he participated as a soldier. We don't know what was going on in his head. He suffered melancholia, perhaps a form of post-traumatic stress. He was assassinated almost immediately after the Civil War, so he couldn't write memoirs, so we don't know what was happening. But I ask veterans of Iraq, Afghanistan wars, the young people, and also Vietnam War veterans to animate this monument with their own experiences and voices, but also members of the families, soldiers, both men and women, to actually try to break the wall that separates those who know what war is, that is themselves, and those who don't, that is most of us. So that commemorative event, Memorial Day, will really be a work of memory in a good sense, meaning work of memory, not celebration of some past, but thinking through all of this, including maybe asking yourself a question, was this civil war actually necessary? It was the bloodiest war in American history.
It was incredible war. Probably post-secondary trauma of that war affected maybe generational, cross-generation trauma. Suppose when a war starts, there's a certain drumbeat within what society says and what it does to get you to go, I imagine. And suddenly that drumbeat just kind of didn't make sense anymore. It didn't sound like a beat anymore. It just sounded like noise. And that's when I suppose I started to doubt the reasons for that war. Go into the Marines is the first line of attack and you're going to die, pretty much. So we're sitting in the kitchen and we're talking and I'm like, okay, you're going to die. And he just looked at me and gave me a look like any teenage kid. I mean, because Nicholas was like around 18 and a half. So any teenage kids, oh, you know, you're just blowing hot air and stuff like that. So we got into a very intense argument. He's like, well, then why would you tell me? I would think that you would understand why I'm joining the Marine Corps because you were a Marine. And I stopped for a minute because it's true, I wasn't a Marine. So why am I sitting here telling him? I said, because we're at war, you idiot. You freaking idiot. We're at war right now. If you go, you're going to die. More, I couldn't express myself to a simple "I love you." I would say it back, but the emotion wasn't there. The genuine emotion wasn't there. I still had that armor around my heart because it was hard for me to explain, you know, how I felt genuinely and who I was and what I've been through. When all your human senses go into withdrawals or go into overload, is that's when you start smelling the blood. That's when you can distinguish a body, how far it is by the smell of the blood and the raw and the flesh, decomposed flesh. You can smell either one of them from 100 meters. You know where somebody is dead at. It's because of the downwind brought the scent over to you. It makes you shake, even without having anything in front of you that makes you scared. It makes you shake. It's horrifying, these dreams. Cleaning up the blood alone was what I had to do. That was my permanent job of keeping the sanitariness of my aircraft. So that ended up, it took its point on me, you know? And I just couldn't take it anymore. And I ended up coming home myself on a stretcher. Wake up, people. Help the veterans. Do something for the veterans. So the monument becomes prostheses, through which people, it's a cultural prosthetics we're talking about, as much as with the equipment, wearable equipment. And now in Tijuana, there was both wearable equipment and the facade was prosthetics device became and the equipment. So the missing or dysfunctional parts of human body can be, you know, replaced or could be enhanced by prosthetics. So also psychological aspects of operation of human's life can be receive prosthetics. So in that sense, I'm right now working on a project, very early stage, of a post-war helmet for war veterans. The helmet that will help those who survived the war, it could also be those who survived the war in a domestic battleground,
as families or spouses or friends of veterans, returning soldiers. They could be all wearing the equipment that will help them to operate in public space without easier, despite all these flashbacks and post-traumatic reactions, camouflaging certain sounds, transforming frequencies, or maybe giving a preview of what's happening around, so they'll be less vulnerable or once operate. Zapraszamy, nie jesteście ciekawi co do takiego? Ciekawa rzecz? Ten hełm ma przybliżyć mniej więcej, że jak funkcjonuje człowiek, który wrócił stamtąd. Czyli obrazy takie, które, tak mogę powiedzieć, traumatyczne przywiązują tamte czasy, kiedy zostałem ranny, bo akurat zostałem ranny w zasadce, wyleciałem w powietrze i mam otwarte myśli, widzę was, widzę otoczenie, ale ekran ma mi przypominać to co mi się na przykład, to co się dzieje w głowie, a projektor, który jest z góry, wyświetla akurat to co ja widzę i jak, żebyście mniej więcej kto zrozumiał, jakie mi obrazy. Do tego jeszcze dojdą elementy dźwiękowe, które dźwięki modułowe, dźwięki, które mają przypominać, wyciszać, a momentami wprowadzać w stan taki lękowy, żeby... I człowiek zakładając ten kask widzi mój punkt widzenia, jak ja obserwuję otoczenie. Jest do tego jeszcze kamera wsteczna, która ma mniej więcej prowadzić do tego, że my jako żołnierze musimy mieć wszędzie kontrolę, nie tylko z przodu, tak jak wy widzicie punkt swój widzenia, ale też musimy mieć wkoło otoczenie przy kontroli, czyli nie tylko co rozmawiając z wami, ja muszę mieć kontrolę na tym, co się dzieje za mną, a w międzyczasie jeszcze przywołują się obrazy stamtąd. Zakładając ten kask jest taka właśnie zmiana tej bariery, przełamanie, że nie musicie być tam, żeby nas poniekąd zrozumieć, że nie tylko wojsko polega na strzelaniu i robienie demolki, ale też, że są te ciemne strony właśnie ludzi, którzy byli tam na misji. Może ktoś chce przymierzyć, zobaczy jak to wygląda. Chyba. Dziwne wrażenie, co? A do tego mając ten kask, widzisz pełno ludzi, którzy patrzą się na ciebie jak na jakiegoś odmieńca. My tak się czujemy po niej. No coś, co się postaci, się pojawia na suficie, jeśli się pojawi, od razu rzuci ten kompleks na źródło samo, po połowę. Tylko chodzi o to, żeby to było widoczne. Czyli kwestia teraz jest znaleźć jakiegoś tego miejsca, żeby próbować. A w następnej fazie trzeba myśleć, jak to wzmocnić, prawda? Ten aspekt projekcyjny, żeby to było w większej ilości sytuacji widoczne. Albo rzeczywiście wprowadzić to,
ten ekran zewnętrzny, prawda? Żeby to się pojawiło od razu, niekoniecznie wyświetlane. Co jest, słuchawki czy taki głośnik jakiś zamontowany? No lepsze, żeby otoczenie też słyszało, co się dzieje. Że nie tylko jest jakaś projekcja, żeby był do tego dźwięk. Czyli głośnik na zewnątrz, to jest technicznie wykonalne, żeby ten głośnik mocny był? Są takie malutkie głośniki, a wiesz, jak one dają? Tak? No. I takie coś właśnie. Jeżeli chodzi o dźwięk, to na pewno byłoby to prostsze, aniżeli właśnie projekcja, bo tutaj w temacie projekcji, to ja już też rozmawiałem z Krzysztofem dzisiaj, że może rzeczywiście tam napomykaliśmy w miejsce projektora po prostu dać ekrany tak. LED i no, jakieś tam przejście. I wtedy warunki atmosferyczne nie wpływają w żadnym filmie. I wtedy człowiek po prostu, który idzie za tobą, widzi z tyłu, może sobie... Albo może zrobić podwójny ekran, że tu i tu, że wyświetla przód i wyświetla tył. Z którym człowiekiem ale rozmawiasz, on widzi i z tyłu człowiek za tobą też widzi, o czym to jest. To jest o tyle ciekawe, że tu jest kamerka i ta kamerka będzie rejestrować z tyłu, to będziesz po prostu miał podgląd, wgląd na to, co te osoby z tyłu... Czy patrzą w ogóle na ten? Czy otwierają oczy ze zdumienia, tak, czy po prostu coś tam gestykulują, no to wtedy widzisz, tak? To wtedy byłoby fajnie synchronizowane. Tak. Ta kamerka, która pokazuje tą reakcję, nie? I ten z tyłu ten obraz. I więcej bodźców by przede wszystkim było takich, nie? Bo czułem się momentami sam, tak? Walczący sam ze sobą i z otoczeniem, i gdzie musiałem jeszcze wyjść naprzeciw tego wszystkiego. I... Inny, to było takie, tak? Znaczy inny. No musiałem się borykać z kilkoma problemami naraz, że tak mogę powiedzieć. Nie tylko, że byłem raz już inny, ale musiałem jeszcze z tym wyjść do ludzi, zaszczepić im, wszczepić im coś takiego, że coś takiego ma miejsce, nie? No na początki były takie, że właśnie, że człowiek odruchowo, wy byście zareagowali tak, że odwrócilibyście się i podejrzewając, co każdy z was się może zachował i ktoś coś nabroił. A u nas było tak te początki, że te traumatyczne jeszcze dźwięki, że jeżeli coś kłukło, to odruchem bezwarunkowym było, że padaliśmy na ziemię. Nie? I będąc nawet tutaj w kraju, gdzie jest niby bezpiecznie, tu się czuję bezpiecznie, ale jednak wewnętrznie jest taki niepokój. Tak, jest to, zostaje to w człowieku, jakby nie było. Nie?